Dzień dobry, bobry i wiewiórki. Dobry. Ale mi się dzisiaj nie chce. A mi się chce. Babcie, mi się już nie chce. Ja. Dobra. Ja trzeba było się jeść na tym weselu w piątek. Kurka wodna. To jeszcze przyczepa nie rozładowana. Ja pierdol. Wyciągać to pieroństwo. Ja majster jadę na wóz siać. Pojechać cudowe, jechać na cudowe czerwą zapałko, no ty niech się spali. Na chuj nam tyle słamy. Samochód się u nas spalił, słyszałeś wczoraj na stadionie. Kto? Samochód się spalił. U nas? Wczoraj, no. Już w pierwszej nocy. Czyj? Już majstra, nie wiem. Kurwa. Fajnie, cały spłonął. Kurwy syn. Dobra. Tego tu zawsze wszystko trzeba przestawić. Kurwa, to już tak musi być chyba. Ty przyczepę się z tyłu cofnij, no. Dobra, ja lecę łalać jeszcze kawałeczek doświadczalny. Także tak, dobra. Ty będziesz się opuścił, tak? No. A w 30 ten piwo jeździ postawić, czy nie ma? A kurwa, nie bardzo. Ja pierdolę. A kto będzie pił? Dobra, na razie. Dobra. Palę tę furmankę i jadę. Jak już dziska gadata? Bawić się i spróbować to turbo zakładać? Ten silnik tu niby jest, kurwa, nowszy typ. Turbo by podeszło. Weź mi tu puszek narzucał w traktor, kurka wodna. Dobra, także tak to mówię, no. Turbo by to wstawił. Aż i on słaby do tego pługa się zrobił się. Także jadę za oram. Taki mamy kawałek pola, też jeszcze tam 40 ar jest, może niecałe. Tam zawsze pszenicę z centrali się sieje, żeby było na przyszły rok na nasienie, nie? I teraz jest była puszczalna też jakaś odmiana taka, że kurwa nazwy nie pamiętam. W tamtym roku to była Arkadia tam puszczalna. No to będzie siane w tym roku tą pszenicą. Trochę Hondi się posieje, bo też było wcześniej trochę Arkadii. I teraz jakaś kurwa przyjechał jakiś zagrol opu. A nie, mam zajebiste pszenice, kurwa, kupce pan worek. To tam było wzięte na ten kawałek, aby tam wystarczyło, nie? Zasiane. I tego. I kurwa. I będzie na następny rok poszedł. A teraz tu rzepak ten derlik się posieje. A spróbuję się swoim poszedł znowu nasieniem. No już agregat zarasta w tym, ale będzie się dzisiaj brało. Pewnie 385 będzie z nim jeździł. Dobra, jadę na miejsce. Dobra, to już się kameruje, patrzcie panie. Wapna tu nasiały, jacyś ludzie. Będzie rzepak, że hej. Robota idzie. Te upony robi. Upony jednak robią robotę. Nie ma porównania co do tamtych starych. Na tych trzyma jak zębami. Kiedyś to się ciągnik kopał, a teraz już się nie kopie, tylko mumrot
mocy na trójce brakuje. Na trójce w szybkiej skrzyni to liczyli tak jak w normalnej skrzyni na czwórce terenowej. Pecho mówię, to trzeba nie chyba turbo wstawiać. I raz. Nogę mi przywaliło. Gdzie to na kacu w pole jechać? Dobra, kameruj się. Patrzcie pan, gdyby ktoś nie miał 30 i gadał, to biegi chodzą skomplikowanie. Tak łatwo biegi wchodzą, że hej! No, to jest schemat, proszę ja was. 1, 2, 3. To jest jeden luz. No jest drugi luz, a tu taki reduktor się włącza. To jest takie. Jest najprostsza skrzynia prawie jaka może być. Kiedyś mi gościu gada, ma Władimirca, mówi, że we Władimircu biegi łatwiej wchodzą niż w Zytorze. Ja wiesz, mówię, no nie da się łatwiej niż w Zytorze, mówię, po kolei wchodzą. On mówi, to co, ale w Władimircu i tak wchodzą łatwiej. A teraz wam powiem, jak w 30 wchodzą. To jest bardzo prosta skrzynia, składająca się z trzech biegów do przodu, jednego do tyłu, z reduktorem. Czyli tak, jedynka, dwa, trzy. I tu włączamy tą dźwignią reduktor i tu tak samo byśmy mieli, jeden, dwa, trzy. Ten sam schemat działania, bardzo proste. Można by to było to, ale zastąpić drugą dźwignią. Ale nie wydaje mi się, żeby to było lepsze, bo trzeba dwiema dźwigniami pajchować. Tak jak o, na przykład to mamy tak. Jeden, dwa, trzy. Teraz będzie skomplikowany, bo strójki trzeba w górę, w bok, w dół, w bok i w dół. To się robi tak. Czyli trzy. No, no. Trójka. I teraz co tak? W górę, w bok, w dół. Jakby ktoś chciał po kolei jechać. Jedynka, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To się robi. Tak i o, pyk i czwórka. Teraz pokażę, jak to działa na zapalonym ciągniku. Jak ktoś chciał jechać po kolei takim ciągnikiem, to się tylko jeden, dwa, trzy. O, teraz jest skomplikowane. O, już bym spalił, ja pierdzielę. Tak żem gadał. Cztery, pięć, sześć. Teraz w drugie strony. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra, koniec pierdzielenia, robota czeka. Idę Krzychowi, majstrowi, o tam kamerę. A ja jadę siać na wóz. A nie chce mi się dzisiaj, że hej. Dobra. Tylko sypię nawóz. Mieliśmy tamtym siwnikiem siać, ale nie zrobiony. Ty, może będzie siał? Chcę spróbować. Kurwa, co tam trajkocze mnie tak, ta kura. Poszła stąd, już. Awaria się stała się. Tym odpowietrznikiem paliwo napierdala. Dzwonił do fachowca, co tę pompę robił. Bo na gwarancji, to mówi, że to nie jest wina pompy, tylko tej pompki zasilającej. Ona w tamtym roku, albo dwa lata temu była zmieniana. Nie pamiętam, czy to było rok temu, czy dwa. Była kupiona niby lepsza. Kosztowała 140 zł w Krasnym Stawie, jak kupował osobiście, jo. No i kurka wodna, trzeba jakieś do butelki podczepić.
Trzeba na druty posiąść? No trzeba na druty polącać teraz. Się butelkę. Tu się wsadzi taką butelkę, kurwa. Dobra. Miałem się tym siać zipak, ale się będzie siać z zatorem pewno. A to może i lepiej. Bo jak się będzie z zatorem jechać po tym śladzie, co zrobi ten? To i tak co trzeba drugą leje trzeba wyłączyć, nie? Tak jest. A tamte dwie to się razem by spotykały, te brzeżne, wiesz? O co mi chodzi? Ja dzisiaj nie kumaty. Dobra. Jak masz siewnik, nie? Ustawiony, no to masz tu co drugą, nie? No. A dobrze, jak jedziesz tym już rzędem po śladzie, to by pasowało trochę dalej jechać też, żeby też zrobić ślad między tym a tym, nie? No. Jak będziesz jechał, to tam będzie idealnie. Ty będziesz jechał. Ja? O kurwa, dobrze, że widzisz jak to popadło? To by nie było gdzie piwa postawić, kurwa, bo siać, a tam chociaż wsadzisz, kurwa, parę pole, nie? Strzelkę. Dobra, bierzemy się. Co? Ten znowu tylko z tą butelką cały dzień, co? Kurwa, czekaj. Rąco! Rąco, panie, kurwa! Rąco to dopiero będzie. Ty, Stefan, chcesz mnie znowu tam tego? To to twoje młode wilki. No nie, tu rato odpadnie rosko. Robita, nie? Maskarady urządzacie. O, tak będzie, cyk. Kurwa, jak dziady będzie jeździć. A nie, możesz pan jechać. Daję gwarancję, kurwa. Do tamtej bramy, kurwa. Trzeba pojechać do sklepu po wodę. Ty już możesz jeździć? No ja mogę, bo ja już mam wodę tam, że to, że stoi u mnie. Kurwa, panie. Może nas nikt nie zobaczy, kurwa, jest to butelko jeździm, kurwa. Tak, rozpiera mnie wrota bram. Ty, ja to nagrywam? O kurwa, na co? Dobra, otwieram. Ta butelka nawet ładnie tu wygląda. Tak będzie, już to będzie pompę robił. Na razie. Dobra. Nie chciałam jeszcze górnego pozaczepiać. Jeszcze na dolny dać. Trzeba też pompa do wymiany, wspomagania. Dobra. Trzeba będzie indiańskim sposobem to zrobić. Tylko żeby ten sposób mi za rodźwi nie urwał. Dobra. Kurwa. Teraz. Kurwa, żem zrobił? A pierdolę. Dobra, chuj. Zgaszę go, kurwa, nie będę kombinował. Kurwa, że moment blast traktor, nie? Kurwa. Napierdolę. O matko bosko. Co to się stało? Teraz to tak. Dobra. Czy trzeba tak postawiona w 5, nie w 10? No to już chleb poprzedni tak, że żeby coś wyciągnąć, to muszę było 30 rzeczy kuli deka wodna. Odstawić, przystawić. No. Dobra. Biorę się za siwnik. No, jakby ktoś z oglądających ten film kiedykolwiek kupił taki siewnik, a nie będzie wiedział jak ustawić go, załóżmy pod rzepak, to zaraz tutaj krótka będzie ta recenzja. Na rzepaku teraz nie pisze ile to jest kilogramów. Kiedyś była taka karteczka, pisało jak odmiana i w ogóle. A teraz nie napisały. Dobra. Tylko że przyniesie taka waga, zaraz waży się, jo, się. To nie zdycha tu jest. Ops. To nie więcej 10 kilo je. Nie wiem, czy to dzisiaj podniosę. Kurde. Ja bym tam się, ręka się nie tylipała za mocno, jakbyś to podnosił. No 10 kilo, kurwa, mam na brzec. Dobra. 10 kilo, czyli to jest na 3 hektary. To teraz trzeba 10 kilo podzielić na 3. Weź po kalkulator. Dobra.
3 kilo to jest. 3,30. No, 3 kilo. W tym roku ile było zbrane? A w tamtym roku to nie było 10 kilo, nie? Było 7 kilo w jednym, a w drugim było coś 9, nie? Bo to jest liczona na ilość ziaren, to nie jest na kilogram, nie? Dobry, ja panie i panowie. Chciało tyle widzieć? Kurwa, nie wiem, kurwa. Na pewno ten ktoś nie był po weselu. Kurwa. To na pewno. O. Tu się zasadza taką korbę. Tu raz z przodu tam siedzi, no. Tu się otwiera. Tu się bliżej na zero, tak? Kurwa, to trzepanie będzie jeszcze dmuchnąć czem. Jakieś pężarki jeszcze przyniesie, bo nie wiem. Ej, to na zero, tak? Tak. No, czekaj, ale na razie trzeba jeszcze klapki. Trzeba to wypierdolić te... Kurwa, syfy jeszcze, dobra. To się otwiera. Wyciąga się to. Te klapki to się taką opuszcza, hops, 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 tak. Będzie taka na szybkości, kurwa, jak to Jarek Ogalek mówi, kurwa. Będzie moment. A to już inny pan mówi, że moment będzie. Dobra. I to rynienkę się tak z dołu tutaj zakłada, hops. Tu się pod spód zakładają. Dobra. Kurwa, mam też, żeby odmówić sprężarku. Pasty będą rosły, zaraz. Nie, no dobra. No i co? No i co drugą trzeba teraz zamknąć. To trzeba automatycznie trochę inaczej. No, żeby te tam to trzeba iść po kluczyk. Bo to są ścieżki technologiczne, nie? No i trzeba będzie odkręcać. Mam śrubkę. Czekaj pan. To. Tą śrubkę trzeba odkręcić. A trzeba kluczyć 13 i popuścić 10. Dobra. Kiedyś łubianka służyła na truskawki. A teraz klucze. Kurwa łubiance. Mój czapka, jaka beret stary. 10, dobra. O, hops. Klucze mamy. Coś mi się zdaje, że jak się będzie żyć, będzie zdrowie, to ten siewnik będzie wymieniony na szerszy. Dobra pan, pokaż pan co pan tu masz. Tam to 13 na stówę. Dobra. Gdzie dyszka? Kurwa, dziurawe ręce. Klucze wylatują. Dyszka, dobra. No właśnie. Bo tutaj do ścieżek są takie te dwa do zamknięcia, te dwie leje, nie? Ja muszę to przestawić, bo co druga będzie właśnie teraz siała, bo co drugą biorę do siania, prawda? Dobra, już jest ustawione. Także luksus. Tą klapę na zero się bierze. No i sypi się teraz rzepak. No i co druga właśnie jest teraz kurka franek otwarta. Rzepaku jest 10 kg. 3,30 powinno być siana na hektar. Teraz wziąć tylko rozsypać, nie? Na ziemię. Kilogramów wysypane. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale ten siewnik to nie ma wałków do drobnego wysiewu. A my nimi tak siejemy rzepak. O. To przecież trzeba ustawić o taką mniej więcej takiej pozycji, jak dobrze pamiętam. Tu jest jedynka, tu 0,5 nawet bym powiedział. I teraz ja to najpierw trochę pokręcę sobie. To jest nawet napisane co rozdziałka, nie? Jaki siewnik ilometrowy masz pan? 4 metry, 3, 2,5, 2,25, 2 metry. To jest ten dwumetrowy. Tyle razy obrotów korbo się kręci, nie? 29,4, 29,5 ja mówię, nie? I to jest na ar. Razy 100 to wychodzi na hektar. Dobra. Dobrze. Teraz zaczniemy kręcić. Patrzcie, te wałki powoli drgają, nie? Najpierw to trzeba tak ruszyć, ustawić, by z każdego zaczęło się sypać, nie?
Już z każdego sypie mniej więcej. Leci, tak? Dobra. Stawiamy na pozycji na dole. Podczas powrotem wsypać do skrzyni. I teraz robimy próbę. Zakładamy to pieroństwo. To by można kupić 29,5 raza. Raz, dwa, trzy. Jest. 29,5 raza wykręciłem teraz. Teraz to trzeba zważyć. Ile to będzie ważyło? Tu mam wagę. Taką. Zobaczymy, czy ona dobrze waży. Tu mam 2 deko. 21 pokazuje. No niechby tam było. Trzeba to teraz zrobić i starować. Tare. Dobra. I w to pudełko trzeba to wsypać będzie pieroństwo. Powinno być jakieś 3,30, 3,40. Ile będzie? Zobaczymy zaraz. Znaczy 3, no. 33. No to jest pani. A, dobra. Posterowana. No, 50, za dużo. Czyli teraz 5 kilo by siało na hektar. Tam musiało teraz i zmniejszyć. No. A nie, za dużo. No to zmniejszamy troszeczkę, ciupinkę. I ta sama mycyja teraz, panie i panowie. To zakładamy, kręcimy, nożymy. Pstryk. 29,5 raza. Jest. Dwadzieścia dziewięć i pół raza. Tryk w przeciwniku. Bo gdzieś mi jedno wyleciało na zewnątrz. Chyba nie pinitek, mniej. Dobra. Ważymy to pieroństwo. Ja teraz pokażę. Uwaga. O kurka wodna. Nie sterowałem jej. Trzeba je 23 odjąć, bo 23 to waży to pieroństwo. 69 minus 23 to 40. No, 5, 4, 6, 46. Jeszcze za dużo. No. Trzeba jeszcze zmniejszyć trochę. Dobra. Zmniejszamy tam. I dalej ta sama historia. Ja to gówno staruję, bo znów zapomnę. 24 to waży. 23 teraz, tak? Zależy jak postawisz, tara. Dobra. Minus 23, dobra. Jedziemy, panie. I znowu 29,5 raza, czyli tak. Raz, dwa, trzy, 7, 8, 9,5. Dobra, teraz ważymy. 40, jeszcze za dużo. Trzeba jeszcze zmniejszyć. Zmniejszam to pieroństwo. Kolejny pomiar. O! To mnie już pasuje. 32. Jeszcze raz, na pewno się to zmierzymy. Dobra, będzie tak, panie. Raz. Dobra. Jeszcze raz mierzę. Kurwa, mi parę ziarek wyleciało. Dla porównania, czy to tebie też 32? Czy inaczej będzie? 34. Jeszcze raz zrobię, co będzie? 37. No to tak będzie, przecież to nie wy tego, kurwa, zobacz. Trzecia próba. Na tym samym ustawieniu. Było 32, 34. Teraz 33 pasowało, żeby było, nie?
Czyściłem, dobra. Tak będę chciał jak jest. Dobra, to już mogę haczać pole. Siemnik ustawiony. Dobra. Teraz, aby nie zapomnieć, to muszę z powrotem te cofnąć do tyłu. Klabadem do góry. Ups. I co najważniejsze, to zawsze o tym zapominam, jak dojadę na pole. Ruszę trochę tym siewnikiem, no bo ten siewnik nie jest przystosowany, nie ma tych drobnego wysiewu, kurwa, tych klapek, nie? Muszę wokołem zakręcić, pyczkęcie ze dwa razy, żeby zaczęły ziarka spadać. Dobra. Jedziemy. Korba na swoje miejsce. Czyli tutaj. Tabliczka i poślij w pole. Dobra. Leci na Szczecin. Dawaj pan do góry. Dobra, ogień. Kurwa, sam bym sobie nie ustawił tych... Dobra, zaraz ustawię. A pierdala, jak wściekły. Dzisiaj chmielaki, dlatego muszę tak pewność pieszyć. Tararirariraram, taram. No. Zaczę jeszcze, kurwa, te pazorki. Tam jak to się zwie. Żeby za traktorem lubiło trochę. Pozakręcać. Dobra. Bo trochę niżej damy jeszcze. Dobra. Drugi tak samo. Także tak to. Strasznie dużo słomy się wyciąga. Co on? Musiałał? Koła trzeba do domu dać trochę niry, za głęboko bierze. Tam, 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 tam. Za głęboko bierze, panie. Słomę do góry wyciąga. Dobra. Ty, panie. A to chyba jeszcze raz będziesz musiał ubrócić. Bo znacznik będzie mnie robił, wiesz o co chodzi? Ten siadam, pije piwo na miedzy.
Nie no. No bo znacznik wypadnie gdzieś w tym miejscu, kurwa, idzie. Jak to będzie? Na nic. Muszę poczekać, aż majster Krzycho jeszcze raz upierdoli raz w koło, bo nie będzie z tym znacznikiem miejsca znaleźć. Mamy wszystko przyszykowane, okółkiem przykręcić, można siać. Także dzisiaj widziałem dużo ludzi z siwnikami jeżdżą, rzepaki sieją. Optymalny termin to chyba 25 chyba, nie? Sierpień. Krzycho się spręża, jedzie. To dzisiaj jeszcze trzeba będzie opryskać, jak się zasieje. To glebówka taka, to tylko 3 dni na to jest. Znaczy tak jak dzisiaj sieje się, to dzisiaj jest pierwszy dzień, jutro drugi, a jutro niedziela wypada, to w niedzielę będzie pryskał, a w poniedziałek trzeci. A jak popada jutro? Czy poniedziałek i co? I chuj. Znaczy to dzisiaj się popryska, oj, zasieje się, trzeba będzie opryskać. Tam kupiłem kalif i metazaneks. No to metazaneksu daje się 2 litry na hektar, a kalifa 200. Siejemy 5 hektarów, także kupiłem 10 litrów tego metazaneksa, litrę kalifa. Dobra, czekamy na majstra Krzycha. Kurde, dużo słomy tu się wyciąga tej pierdolonej. Tym agregatem. Ja było łażać na 2 skipy. Głębi, nie no, żartuję. Dobra, czekam. Jedę piwo pić, bo to nic z tego nie będzie, panie. No tak wizualnie tutaj patrząc w tą skrzynię. Tu mało co jest tego nasienia. Ja tam pokazało 10 kg i 20 dekagramów. No. No to jest zaprawione od grzyba i od rybaka. A część swoim posiejemy trochę. Też się będzie zaprawiało. Kiedyś był taki od robaka pęta się nazywa. To od much głównie jest w sumie. 50 ml się daje na 10 kg kurde nasion, nie? No i coś jeszcze odpasowało, aby od grzyba coś pierdolność, nie? A to można jakimś kurwa i jakimś debu czy czymś tam nawet. A ciekawe to od pszenicy to zaprawa ta kurwa, ta czerwona w proszku, czy tam te płynie, też by była pewno. Dobra. Tej kolby tam nie zakładam. Bo kurwa, za to, że to trochę chujowo, tak strasznie to wszystko blisko w tył. Jeszcze mieć dziurę, szybę wypcha tam. Ta szyba to już raczej szybko nie będzie ściągana. Kiedyś była ściągana do tego, jak się obornik kładło, nie? Do tego właśnie ładowacza, bo to taka rączka była do otwierania i tutaj zabudowany tył. To okno to praktycznie cały rok było zdjęte. Do trawy tylko się zakładało do koszenia, żeby to trawa wszędzie się zna tego strzela. Dobra, nie będę pierdół nagrywam, czekam na Krzycha i sieje. Wiecie pan maestro, to mi ktoś kiedyś pisał w komentarzu, ale i tam minusa dał, ale żeście kurwa ten traktor spanachali w środku. No. Takiego żeśmy kupili w takim stanie, no i co zrobisz? To facet mówi, bo my jesteśmy drugim właścicielem, nie? Goście mówi, że to dziecko tak wydłubało mu, kurwa. Jedziu dzieckiem, ono tutaj brało, dłubało. No może i tak, czy to idzie kupić. Będziemy go robić w zimie, to się to wszystko pokupi. O, pachowa rynka przyjechała. Ja biorę się i sieję zaraz. No to jeszcze raz jedzie w kłód miedzy. Kołem pokręcić, bo kurde. Dobra, do jajca, panie.
Dobra. Leć no. Zawsze jak kurwa zasieje jakieś 5 metrów kurwa nie ma nigdy od drogi. Tym pierwszym razem jak się jedzie, bo tu po drodze może tak trochę to ułoży inaczej. Dość blane pół baku paliwa. Kurde. No wczoraj się pierdolony za powietrzu prawie. No, przy samym domu, kurde. Z tyłu tylko brakuje, by to spryskał od razu, a to jeszcze nie, bo to jest za wąsko. A grudy kurwa się wyurały tu? Wszystko dzwoni z tyłu, jargocze. Idzie. Mamy taki plan z Krzychem kupić na zimę jakiś ciągnik do roboty. To no kurwa trzeszcz. Jeśli to zobaczę, to tam się... To tam jest. Panie, pokaż pan. Łańcuch zleciał, kurwa. Nic nie ciągnie, czy co? Wszystko gra. To wszystko buczy. Dobrze będzie, panie. To się pan martwisz. Że tak to. Jakie 902 kupić. Zrobić szybkie skrzynię, tam podmalować. To skrzynię też by tam przejrzał, buble, komu by tam nie sprzedawał. Ja to nie lubię, kurwa, ludzi oszukiwać. Dobra. Help him. Dobrze jest, jeszcze godziny... Pół do czwartej. Zimne piwo, kurwa, radio. Jeszcze takie kubity by się przydały na butniku. Spódnicy mini. W radiu. Na pokolenie, przekazując sobie miłość do natury i tradycyjnych smaków. Takie smakołyki z najbliższej okolicy znajdziesz zawsze w sklepach polskiej sieci handlowej Lewiatan. To
Tak, wybieram lokalne. Marian? Obecny. Rok szkoły. Jakie biegiem robisz, trójko? Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w media jest trójko. Promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. Ma za każde wydane 300 zł na produkty w promocji. Teraz Krzycho ma jedynkę, ja mam trójkę. 500 zł taniej. Więcej w sklepach na Media Expert. Powiedziałeś, że Radko mi spierdala. Piątek 13. Może być szczęśliwy? Może! Rekordowa wygrana w Eurojackpot. Ponad 206 milionów złotych padła w Polsce. Następna może być twoja. Graj w punktach lotto. Pogoda dzisiaj ładnie dopisała. Z zatorem lepiej siać jak 30, kurka wodno. Ratołek Michna. Jomeczko. Aj, nie ma tak. Zimno piwo, kurde. Zobaczymy, jak tam w skrzyni się sytuacja przedstawia. Dobra. Ogień. Whatever. Przychowali. Czego to kotak się kręci cały czas? Czy jakiś rezonans powstaje? Naprężenie jakieś? Duchy jakieś pewnie. Nie, ja się zatrzymuję już. Tak się kręciło pewnie. Dalej się zaczyna kręcić. Kurna. Jajca, nie? Stanęło, dobra. To jest dopiero piosenka. Czego tego teraz nie grałem w radiach? Często. Tak to panowie idzie. Jak to mówi Krzycho Majster, jak po brygidzie. Dobra, ja swoje robotę skończył. Ale dzisiaj tym weselu to mi się nawet gadać dzisiaj nie chce. Agregat się spisuje dobrze. Będzie już bardzo dobrze, ale do tego ciągnika, to większego agregatu, to już nie ma co, już z tym ma co robić. Silnik przy mały. Trzeba by większy wstawić.
Bochowa Ringa już skończył. Ja tu już też kończę jeszcze raz w koło. Kurde no. To mieliśmy rację. Wakacje znowu są. Naprawdę? Lato smutą nostalgii. Paliwa dużo nie poszło. Nie wiem, ci co mówię, że za to dużo fajnie, pa. To luknijcie, bo na początku nie teraz jest. Osiemdziesiątka też teraz dużo nie pali, jak się tliski zrobiło. Tutaj jak urała hektar 60, to spaliło jakieś 22 może litry. Wakacje, hej! Mam rację na pewno. No to na co te wakacje się napijmy? Krabeczko! Tylko styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje będą znów. Wakacje. Chodzę do szkoły i chodzę za gato. Wiosna już przyszła, nie ma rady na to. Uczyć mi się nie chce, no ale się przemuszam po głowie. Ostatni przejazd już! Dobra, no i poszedł ja. Jeszcze mam dopuszczenie te 40 ary, może tam nie całe 40, to może 30 coś jest. To poletko, z którego będzie pojeżdżałem na przyszły rok, jak się będzie żyło. Już praktycznie mało to zostało. Jak mi to wyszło? Dobrze wyszło. Dobra. Może tego nie łarwę po drodze, co? Dobra, złożę to. Taka baba będzie szła się zagapie jeszcze. Kurwa. Dobra. Ekstra klasa w trzeci. Dobra. Teraz to my są na tym małym polu już. Przegrała te 20-25. Po tym całym początku gra się jednak trochę poprawiła, więc na pewno ciągle można w tym meczu powalczyć o zwycięstwo. Teraz trwa drugi set i Polki jak na razie przegrywają 2-3. Patryk Serwański, dziękujemy i kolejne doniesienia ze świata sportu. Za pół godziny pojedynek Krakowic z Jagiellonią. Pasy zamykają tabelę. Jeden punkt zdobyty w 4 meczach. Trener Michał Probierz jest skrytykowany za postawienie zagranicznych piłkarzy w pierwszym składzie. Dziś jest ich oczu. Pomocy tam stoi! No, także prawie już kończę. Niech ktoś mi nie powie, że to jest piękny ciągnik. No popatrzcie, jak on się ładnie prezentuje. Tam brak tej obudowy na alternator, ale nie ma czasu założyć.
Ciemnik też jest zajebisty, tylko trochę za wąski, kurka wodno. Kurwa, to koło zawsze się kręci. Kurwa. Dobra. Dobra, skończył jasiać. Teraz idę bierę 3-3-0 i co to właśnie upryska dzisiaj będzie. Tym kalifem i tym metazanaksem. Metazanaksem. Kurwa, coś mi się język plącze. No właśnie, właśnie garażuję furmankę. Po niedzieli będziemy resztę siać 3 hektary. Czy 2 hektary zasiane. Czy zostało? Dobra, furmanka zagarażowana. Teraz idę 3-3-0, bierę i pryskam jeszcze tam. No jeszcze tak się dzień do końca nie skończył. Naliwamy łoprysk. No rzepak. O, to narysowane, że to trzeba John Deere'em jeździć z opryskiwaczem. Trzeba było na zielono pomalować. I żółto. Jada, tu się już miesza. Kalif z metazanektem się już tam gotują. Dobra. Na polu ja przyjechał, na pole. Podamy pieroństwo. Dobre. Jest. Ten traktor bez kabiny to tak się wydaje, jakby to w ogóle nie był traktor. Taka zabawka dla mojego dziecka. Dobra, jedziemy. Nie wiem, co tu będzie widać. Tam pan leci na paralot, na motolotni. Wczoraj o tej porze, może trochę później. Jak tu Oran też leciał, to mu pomachałem, odmachał mi. Nawet i 3-0. Tak, to się przydaje, porządna maszyna. Popryskać po tego, panie. Proszę Państwa. Dobra. Teraz obmierzyłem mniej więcej jak ja. Tu jest niby bluzna, ale tu patrzę, czy jest dobrze, nie? Jak ta buteleczka? No. Troszki tam się nazbierało przez cały dzień. Dobra. Wyseteczny gig. Jedziemy. Włączamy kolejne sekcje. Aby sam się głowy nie popryskać, bo... Tam już pójdzie nie spaliło w polu, nie? Ludzie już grillują!
Ja w polu jeszcze. Dobrze. Ja upryskam jedno pole. Ale jeszcze drugie trzeba upryskać, bo nie tam starczy. Nie rakieta. No i dobrze. Raz, dwa, trzy. Koniec to będzie szło. Także o. Rzepak dzisiaj posiany. Opryskany. Luks. Podobuje mi się to. Dzięki za oglądanie. Wszystkiego dobrego życzę. Także tak, weekend się zaczął, można by rzec. Także tam trzymajcie się panowie i panie. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, że mnie oglądacie. Cześć. Zachodź, że słoneczko, skoro masz zachodzić, bo mnie nogi bolą po tym polu chodzić. A teraz pierdol mnie, gdy traktor idzie szalony. Ta butelka jest najlepsza, nie?